Witamy Was, kochani, bardzo serdecznie w tym świętym czasie, który jest przed nami, czasie Triduum Paschalnego. Mamy dla Was taką propozycję, jak przeżyć Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielką Sobotę w czasie epidemii, aby dokonać tego może trochę głębiej właśnie w swoim domu. Pierwszy dzień Triduum, czyli Wielki Czwartek, przypomina nam o ustanowieniu dwóch sakramentów, sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Mamy zapis tych wydarzeń, dokładnie odnotowany we wszystkich spisanych przez ewangelistów świętego Łukasza, świętego Marka, Mateusza i Jana w Ewangeliach. Natomiast w Wielki Czwartek czytamy właśnie Ewangelię Janową. I teraz ksiądz diakon, ksiądz Akacjusz przeczyta fragment Ewangelii według świętego Jana z rozdziału 13, wersety od 1 do 17. Z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i założył szatę, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Drodzy, jakie jest znaczenie tych słów, które czynów, które uczynił Pan Jezus? Ciekawa rzecz, że w trzech Ewangeliach, właśnie Mateuszowej, Łukaszowej i Markowej, jest opis Eucharystii, gdzie są wypowiadane słowa: bierzcie i jedźcie, bierzcie i pijcie. A w Ewangelii Janowej, jak słyszeliśmy przed chwilą, jest opis obmywania nóg. To Pan Jezus czyni podczas każdej Eucharystii. Tak się uniża, aby właśnie przyjść do nas bardzo, bardzo blisko, aby jako w tej Eucharystii obecnie na nogi. Mam dla Was taką propozycję. Ponieważ nie można być w tym czasie w Kościele, zazwyczaj ten obrzęd obmywania nóg właśnie był dokonywany w Wielki Czwartek 12 wybranym też mężczyznom, ale jesteśmy w naszych domach. Chcieliśmy Wam zaproponować, abyście po obejrzanej liturgii właśnie w Waszych domach, odświętnie ubrani, pięknie, tak jakbyście szli do kościoła, zgromadzili się wspólnie, aby właśnie tato czy głowa rodziny odczytał Ewangelię według świętego Jana z opisu obmywania nóg.
A później wszyscy sobie wygodnie usiedli, a właśnie tato czy głowa rodziny, aby podszedł do każdego i obmył mu stopę, jedną ze stóp. Teraz właśnie nasi współbracia zademonstrują, w jaki sposób można to uczynić. A później, jak już obmyje wszystkim członkom rodziny tę stopę, to dalej kolejne osoby mogą przejść i uczynić to samo. Ten gest wyraża służbę, wyraża właśnie miłość, z którą chcemy służyć drugiemu. Tak uczy nas Chrystus. Można wziąć jakiś dzbanek z wodą, trochę whisky i właśnie zamoczyć tą stopę. Czynimy to oczywiście symbolicznie, bo stopa uprzednio musi być myta. Wsparty gumą tą stopę, przygotował już wcześniej. Obmywamy symbolicznie właśnie w tym geście służby tę stopę naszego członka rodziny i dalej czynimy to tak samo, podchodząc do każdego. Jeśli potrzeba, każdy może mieć gdzieś tam pod ręką swój ręcznik do wytarcia stopy, a później właśnie tato czy głowa rodziny siada na krzesełku, na swoim miejscu i następna osoba może uczynić to samo. Zapraszamy Was do takiego gestu, jak powiedziałem, umywania sobie nóg, bo jest to nie tylko piękny symbol, ale naprawdę wierzcie mi, że każdy, kto uczestniczył w takim obrzędzie umywania nóg, też bardzo głęboko to przeżywa, bardzo mocno gdzieś doświadcza tego, że jest powołany do tego, żeby służyć drugiemu, żeby służyć sobie nawzajem. Jak już dokonamy tego obrzędu obmycia stóp, to zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Do tego, żeby przynajmniej odmówić tę modlitwę, której nas nauczył Jezus Chrystus. Modlitwę Pańską, w której wyrażamy wiele naszych próśb jako wspólnota Kościoła. Za każdym razem, kiedy odmawiamy tę modlitwę, mówimy w liczbie mnogiej: daj nam chleba naszego powszedniego na przykład, albo odpuść nam nasze winy, co wyraża naszą jedność z całym Kościołem. Także tego wieczoru wspólnie w swojej rodzinie pomódlcie się właśnie tą modlitwą. A później zapraszamy do tego, aby usiąść do takiej wspólnej wieczerzy, tak jak uczynił to Pan Jezus z apostołami, aby usiąść razem do wspólnego stołu. I pamiętajcie, aby przede wszystkim, siedząc przy stole, nie myśleć o tym, co nałożę sobie, ale żeby właśnie służyć wzajemnie drugiemu, aby najpierw może podać tą potrawę, czy ten pomisek drugiemu, czy właśnie usłużyć tak, jak tego uczy nas Chrystus. Życzymy Wam głębokiego przeżycia Wielkiego Czwartku, który uczy nas właśnie miłości i służby na wzór Chrystusa. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.